Hej kochani, słuchajcie, dzisiaj powiem kilka słów na temat osteoporozy i co sobie właśnie zażyć, żeby cofnąć tą chorobę, bo można to zrobić, można zastopować efekty ubytku kości, tylko trzeba wiedzieć, jak to wykonać. Dlatego teraz najważniejszą rzeczą, o której chciałam tutaj powiedzieć, to jest spożywanie odpowiedniej ilości białka w diecie. Ponieważ nadmiar białka obciąża nam nerki i zarówno nadmiar białka, jak i niedobór białka może prowadzić do osteoporozy. Więc tutaj bardzo ważne jest, aby to białko do 1,2 maksymalnie grama na kilogram masy ciała na dzień, oczywiście to jest spożycie RDA, trzymać się po prostu tej ilości. Osteoporoza jest to odwapnienie kości i zmniejszenie gęstości kości, dlatego warto również wykonywać od czasu do czasu sobie takie badanie, nawet na analizatorze składu ciała, po to, żeby sprawdzić, ile te kości ważą, tak, ile, żeby po prostu zazwyczaj około 2 kilo nasze kości ważą, więc jeśli macie taką możliwość, to sprawdzajcie sobie po prostu ten ciężar kości. Jeśli spadnie Wam, to wtedy trzeba działać. Generalnie, no, tak jak mówię, no, osteoporoza się pojawia po menopauzie częściej u kobiet. Jest to również związane z brakiem, ze spadkiem hormonów, czyli z estrogenami, z różnymi innymi hormonami, dlatego też tutaj warto by zastosować fitoestrogeny w postaci właśnie siemienia lnianego, czy różnych odmian fasoli, również soja, oczywiście musi być niemodyfikowana, no GMO, więc uważajcie na to. Najlepiej soja fermentowana, która jest lepiej, łatwo przyswajalna przez nasz organizm. I takie produkty sojowe, które właśnie są fermentowane, są zalecane po menopauzie dla kobiet. Przy dojrzewaniu u dziewczynek, czy we wcześniejszym wieku młodzieńczym, soja nie jest wskazana. No chyba, że tak jak powiedziałam, fermentowana, to owszem. Bardzo ważną, istotną rolę odgrywa oczywiście witamina D3 w odpowiedniej ilości. Słuchajcie, no ja nie mogę Wam tutaj powiedzieć, w jakiej ilości Wy macie to zażywać, dlatego że to wszystko, o tym wszystkim dowiadujecie się już na konsultacjach, po wykonaniu poszczególnych badań. Ja tutaj nie będę podawać żadnych jednostek, natomiast są to jednostki na pewno nie typu 2000 lub 5000, bo często jest właśnie niedobór witaminy D3. Oczywiście jeśli siedzimy w słońcu, w odpowiedniej porze dnia, no to wtedy tą witaminę przyswajamy, o ile nie jest bardzo duże zanieczyszczenie, to wtedy warto takie słońce sobie przyswajać. Dodatkowo ważną informacją jest to, że witamina D3 się nie przyswoi, jeśli nie mamy witaminy K2, MK7. To jest kolejna rzecz, która jest bardzo ważna podczas tego, żeby zastopować postęp osteoporozy. K2, MK7 również się dobiera w zależności od tego, ile się zażywa witaminy D3. To powinno być 1:10, w stosunku 1:10 i tak jak powiedziałam, po prostu to trzeba najpierw sobie konkretne badania zrobić na poziom 25 OHD3 i pod tym kątem później dobieramy odpowiednią ilość witaminy D3, jaką trzeba zażywać. Chciałam tutaj powiedzieć jeszcze kilka słów na temat nabiału. Nabiał jest toksyczny, szkodliwy, dzisiaj nie powinniśmy spożywać takich rzeczy. Staramy się wybierać produkty nieprzetworzone, staramy się zapewniać organizmowi ilość wapnia odpowiednią, na pewno niesyntetyczną, natomiast z pożywienia. Najwięcej wapnia jest w roślinach zielonych, w roślinach typu brukselka, pietruszka, migdały, sezam i mak. To są fajne rzeczy, ja polecam przynajmniej po jednej łyżce sezamu codziennie zażywać. Oczywiście wszystko, co nieprzetworzone, jest jak najbardziej wskazane. Można sobie wyciskać soki z warzyw, owoców. Oczywiście dodawać do tego łyżkę oliwy z oliwek, żeby się to przyswoiło, ponieważ witaminy A, D, E, K się przyswajają tylko i wyłącznie w połączeniu z tłuszczem, dlatego warto o tym pamiętać. Zamiennikiem białka są rośliny strączkowe. Rośliny strączkowe warto spożywać tak do 3 razy w tygodniu, ponieważ, tak jak powiedziałam, nadmiar białka również prowadzi do osteoporozy. A z tego, co w moim doświadczeniu wynika, większość z nas niestety ma nadmierną ilość białka w diecie. Kiedyś mięso, jeśli się jadło, to się jadło 3 razy, 2 razy w tygodniu, nie 3 razy dziennie.
W związku z tym przemyślcie to, zredukujcie swoją dietę właśnie pod kątem białka do tego, aby wybierać dobrej jakości białko i żeby sprawdzić, ile tego białka spożywacie, bo naprawdę to jest również niebezpieczne dla naszego zdrowia. Jeśli ktoś pali fajki, papierosy, no to niestety musicie to odstawić, ponieważ no, palenie fajek bardzo negatywnie wpływa na gęstość kości i również przyczynia się do osteoporozy. Tak samo używki. Co jeszcze możecie tutaj zażyć? Na pewno duże dawki witaminy C, ponieważ się to wiąże również z produkcją kolagenu. Kolagen jest niezbędny do funkcjonowania naszych stawów, kości. Popamiętajcie, że kość to jest żywa tkanka. Pamiętamy o odpowiednim nawodnieniu organizmu, bo to jest również bardzo istotne. Ograniczamy sól i cukier. Nie stawiamy solniczki na stole, ani cukru na stole. Staramy się odstawiać, ponieważ to jest szkodliwe dla zdrowia i trzeba również pamiętać o tym, żeby się ruszać. Jeśli się nie ruszamy, no to nasze stawy, nasze kości nie będą sprawnie działać. Oczywiście to nie mogą być ciężkie ćwiczenia, to muszą być odciążające. Pływanie, nordic walking, jazda na rowerze, takie rzeczy polecam. No i oczywiście dużo warzyw jest zalecanych oraz owoców. Owoce do godziny 12 zjadamy. Najlepiej 5 małych posiłków dziennie lub 3 średnie posiłki. To zależy od sprawności jelit, od wchłaniania. Oczywiście nie muszę mówić już o tym, że najpierw trzeba się oczyścić z pasożytów, z patogenów, ponieważ bez tego nie będzie dobrego wchłaniania, także te Wasze suplementacje witaminami, minerałami mogą pójść na marne, jeśli nie oczyścicie się z pasożytów, z patogenów, dlatego że one, tak jak wcześniej mówiłam, zjadają Wasze substancje odżywcze. W związku z tym zawsze, jak się przymierzamy do jakiejkolwiek kuracji wzmacniającej, powinniśmy najpierw oczyścić swój organizm, swoje jelita przede wszystkim z nadmiaru pasożytów, z patogenów, z grzybów. No i zadbać o odpowiednią dietę, ruch. Co jeszcze oprócz suplementacji K2, MK7 i witaminy D? Bardzo, bardzo tutaj pomocne jest również suplementowanie magnezu, oczywiście dobrej formy, przyswajalnej, wchłanialnej. To sobie zobaczycie filmik o witaminach i minerałach. Najlepiej oczywiście do picia. I również do picia MSM, czyli siarka organiczna plus witamina C. Dawki się dobiera również na podstawie wywiadu, konkretnego wywiadu podczas konsultacji osobistej. Natomiast są to wszystko formy w proszku, do picia, dobrze przyswajalne i wchłanialne, także na pewno dużo, dużo pozytywów tutaj w związku z suplementacją witaminy C z MSM-em plus magnez wynika dla właśnie wzmocnienia naszych kości, dlatego żeby właśnie zastopować tą degenerację naszych kości. Co mówi totalna biologia na temat osteoporozy? Jest to temat stary jak świat, ponieważ jest to rodzaj obniżenia wartości występujący w naturze od dawnych czasów, który to uruchamia się w okresie menopauzy oznaczającej koniec możliwości rozmnażania się. Jest to doświadczenie wspólne dla wszystkich kobiet na Ziemi. Poprzez osteoporozę wyraża się więc tłumiony, uogólniony konflikt. Jest to konflikt postępującego obniżenia wartości, powolnego i długotrwałego. Na przykład, nie jestem już zdolna spełnić oczekiwań, jestem bezwartościowa lub nie mogę zrobić nic innego, jak tylko poddać się sytuacji. Także odczuję doświadczenie obniżenia wartości w związku z samą sobą. To ja czuję się bezwartościowa, nawet jeśli inni nie myślą o mnie w taki sposób. Brak poczucia, że byłam, jestem i będę. W procesie starzenia się część cierpienia wiąże się z nadmiernym przywiązaniem do przeszłości, lepszych lat. Na przykład chciałabym w wieku 60 lat nadal być taka jak wtedy, gdy miałam 30 lub 40 lat. To by było na tyle. Dzięki Wam za uwagę i do następnego razu. Hej!